w imieniu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Proszę Państwa, byłem działaczem opozycji niepodległościowej jeszcze w latach 70. W stanie wojennym odsiedziałem swoje. Dzisiaj też obecne władze starają się wytoczyć mi proces. Ten proces trwa. Chciałbym tutaj w imieniu swoich kolegów, działaczy niepodległościowych i osób represjonowanych w stanie wojennym powiedzieć, że my też korzystamy z internetu i też solidaryzujemy się z waszymi działaniami. To jest też nasza sprawa. Walczyliśmy o wolność słowa, wolność wyrażania poglądów w tamtym systemie i dzisiaj cieszymy się, że młode pokolenie również te wartości ceni. Jesteśmy z wami i razem będziemy walczyć o wolność myśli, wolność wyrażania poglądów, swobodę dyskusji. Bo to jest nasze prawo podstawowe i tego sobie nie damy odebrać ani Unii Europejskiej, tak jak nie daliśmy się Sowietom, tak nie damy się obecnym totalitarystom. Dziękuję bardzo.